No i tak od tygodnia jestem w zasadzie na owoco soku i owoce i soki. I tak sobie też to oglądam już. Poprzedni czas był właśnie na surowym, co też było dla mnie ogromnym osiągnięciem. I to był właśnie ten krok taki w bok, w tył, do przodu, bo to też uznaję za duże właśnie swoje rozpoznanie. Jak to jest być w surowym po raz pierwszy, bo ja tak wskoczyłam na hura. Tak. Ciebie to taki przeskok kwantowy, można powiedzieć, był, bo ty jesteś od niedawna w tych procesach i tak szybciutko to poszło, więc trochę wyhamowałaś i dobrze, bo trzeba to poukładać, bo ta integracja też można jej nie ogarnąć, jak za dużo rzeczy naraz, prawda? Gdzieś tam wydobędzie się, więc bardzo dobrze, że to jest właśnie te 3 miesiące na mentalne, fizyczne, emocjonalne, no wszystkie warstwy rzeczywistości nam tu się będą jeszcze mocniej przygotowywały, prawda? Bo tak naprawdę to jest proces świadomości naszej, prawda? To jest poszerzanie tej świadomości przez takie narzędzie również, ale też różne narzędzia, ale też odkrywanie właśnie tego punktu własnej mocy, tego nowego sposobu bycia w świecie, gdzie już przestajemy wierzyć, że ten umysł, który nieustannie jakby projektuje swoje pragnienia, pożądania, nieustanne jakieś nałogi, ilgnięcia do czegoś, co wywodzi się tak naprawdę z jego wyobrażeń. W którymś momencie trzeba troszeczkę się zdystansować do tego i te procesy temu służą, prawda? Bo my tutaj oczywiście niczego nie negujemy, to wiele, wiele razy to podkreślamy. Ale ten, kto raz zaznał swojego naturalnego stanu, też jak to ciało funkcjonuje, jak nasza kreacja, gdzieś tam będzie dążył w tym kierunku. I oczywiście są różne drogi ku temu, ale największą, najpotężniejszą i najpiękniejszą drogą jest właśnie nasze serce, prawda? Bo gdzie tej miłości nie odkrywamy do jakiegokolwiek aspektu w życiu, zawsze z której strony przyjdzie takie doświadczenie, które będzie weryfikowało, czy będziemy się ukrywać jeszcze przed czymkolwiek, czy już po prostu pozostaniemy z tym, co wypływa w jakiejś określonej sytuacji, historii i gdzie nieustannie będziemy wracać do naszego świadomego oddechu, więc ten proces tutaj nam się kształtuje, to jest taki początek, ale jednocześnie jakby w tej naszej wieczności, wiecznym teraz, już dzisiaj, już teraz możecie tak jakby przypominać sobie siebie w tej wersji, w której już siebie znacie gdzieś na jakimś poziomie, w jakimś wymiarze, prawda? Siebie wolnymi, bo jesteśmy wolnymi istotami, tylko jakby w całym tym doświadczeniu, w całych tych opowieściach ludzkich, gdzieś przechodzimy przez te przygody, doświadczenia życia, żeby na nowo znowu siebie odkrywać. Więc proces dla umysłu, rozpoznania tego umysłu cały czas. I tutaj też o tym często przypominamy, że to jest takie i zabawne, i czasami smutne, że trzeba czasami setki razy się z czymś spotkać, żeby wreszcie spojrzeć w któreś miejsce i dzięki temu, że tam spojrzymy w końcu, tak szczerze ze sobą, mamy sposobność, żeby to się pouwalniało, prawda? Bo tu nie jest tak, że ktoś coś gdzieś tam stoi na przeszkodzie ku temu, żeby istoty, które mówią, wow, chcę być tylko na pranie, nie mogły jakby tego objawić, prawda? To jest ta ścieżka odkrywanie i przepiękne doświadczenie. Bo gdyby nie było tego doświadczenia, tej pozornej drogi, nie byłoby też tej radości w czasie odkrywania tych nieskończonych mocy takiej istoty, więc dziękujmy za każdy jakby fragment, za każdy element tej historii, a odkryjemy tą radość, która jest niezbędna, tak jak miłość, żeby cieszyć się tym naturalnym stanem, a nie zmagać nieustannie ze starymi programowymi jakby koncepcjami.